Amerykańscy naukowcy odkryli, że wegetarianie żyją dłużej niż bezglutenowcy. W fakcie pisali, że marihuana jest zdrowsza niż mięso. Z kolei youtuberzy mówią, że jeżeli jesz mięso, to pewnego dnia umrzesz. A moja sąsiadka mówi, że prawdziwy chłop to musi zjeść 2 kotlety dziennie. Czyli zrobimy sobie odcinek o źródłach. Żyjemy w czasach, w których przeciętny człowiek jest przeładowany informacjami. Ze wszystkich stron dostajemy jakieś informacje. Z internetów, z telewizji, z radia, od znajomych, mamy też własne doświadczenia. Mamy szereg różnych informacji, które w dodatku mogą być ze sobą sprzeczne. No i nasuwa się pytanie, które z tych informacji są prawdziwe i czy istnieje jakieś kryterium, na podstawie którego możemy sobie oddzielać źródła wiarygodne od niewiarygodnych. Jeśli chodzi o internet i inne media, to proponuję stworzyć sobie taką hierarchię od najbardziej wiarygodnych źródeł do tych najmniej wiarygodnych. Na samej górze tej naszej piramidki byłyby stricte naukowe portale, stricte naukowe czasopisma i książki. Czyli takie jak, nie wiem, portal NASA, jak czasopismo Cell dla biologów, jak książki pisane i wydawane przez uniwersytety, jak stronki www, które na końcu URL-u mają napisane Edu, od Education. To są miejsca, z których możemy czerpać takie naukowe informacje, czyli o większym stopniu prawdopodobieństwa prawdziwości. Trochę niżej byłyby te strony i te portale i te programy w telewizji i w radio, które popularyzują naukę, czyli tak zwane popular science. I tutaj mielibyśmy i programy Discovery, jakieś pseudonaukowe książki, nie wiem, książki Dawkinsa, to są właśnie takie książki. No i też encyklopedie internetowe, czyli Britannica, angielska Wikipedia. Polska jest troszeczkę niżej, bo ma zdecydowanie mniej informacji. To są takie rzeczy, które popularyzują naukę i one są też w miarę rzetelne jeszcze. Jeszcze niżej będą portale informacyjne i gazety, czyli to wszystko, co nas informuje o polityce, o jakichś przemyśleniach na temat kultury czy religii. No i tutaj też jest mały problem, bo gazeta gazecie nierówna. Są takie portale, które silą się na to, żeby mieć jakąś tam większą wiarygodność. No i są takie brukowce, które no, piszą, co tylko się sprzeda. Ale jest też parę takich wskazówek, które pomogą nam się zorientować wśród gazet czy portali, które są bardziej wiarygodne, a które mniej. Na przykład język. Czy używa się bardzo dużo takich działających na emocje słów? Czy zdarzają się jakieś wulgarne wypowiedzi? Czy używa się jakichś kolokwializmów? Czy raczej jest rzeczowa, krótka, ale nieupraszczająca informacja? Jeżeli drugie, no to możemy traktować to medium trochę wyżej niż pozostałe. Możemy też sprawdzać, kim są ludzie, którzy pracują w tych mediach, jakie mają wykształcenie, kto sympatyzuje z tym medium, czy właśnie, czy jest związany z jakąś partią polityczną. Jeżeli tak, no to mamy do czynienia z gazetą albo z portalem niższego rzędu. Bo jeżeli sprawdzimy, czy jest jakiś interes tego portalu albo tej gazety, żeby wprowadzić nas w błąd, no to na to pytanie możemy odpowiedzieć, że no tak. Ja nie mówię, że one od razu kłamią, tylko że do takich stron, do takich mediów warto podchodzić z rezerwą. Jeszcze niżej będą blogi i vlogi, które nagrywają ludzie tacy jak ja, którzy podają się za kogoś, no ale wcale nie muszą tacy być, którzy mogą tylko brzmieć przekonująco, ale wcale tak nie musi być. No i na samym dole już będzie to, co znajomi piszą na swoich stronach na fejsie, albo to, co jest na forach, albo komentarzach, które właściwie napisać może każdy, w dodatku anonimowo. Okej, więc to by była taka nasza hierarchia, która może nam pomóc orientować się w świecie informacji. No i jest jeszcze jeden sposób, który nie daje gwarancji, ale daje większe prawdopodobieństwo tego, że nie ulegniemy żadnym manipulacjom. A mianowicie chodzi o to, żeby czerpać z kilku źródeł. To znaczy, jeżeli czytamy o jakimś wydarzeniu w gazecie, która ma tendencje lewicowe, no to włączmy sobie jeszcze do tego prawicowe radio i kupmy jeszcze taką centrową gazetę. No i jeżeli mamy jedno wydarzenie opisane z 3 różnych perspektyw, no to mamy większe prawdopodobieństwo, że nie zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Więc to jest kilka sposobów na to, w jaki sposób możemy bardziej weryfikować źródła, które podają nam jakieś informacje.